a niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen. Kochani, wierzę, że Pan chce ubłogosławić nas swoim słowem i tak jak żeśmy Go uwielbiali, tak mogliśmy odczuwać Jego obecność, tak wierzę, że podczas zwiastowania Słowa Bożego Pan będzie do nas mówił. I chciałbym jeszcze, zanim będę przekazywał Słowo, chciałbym przeczytać takie Słowo, które podczas uwielbiania, gdy żeśmy oczekiwali na Jego Słowo, na Pana, tak mi przyszło, choć to Słowo bardzo jest związane z moją usługą, niemniej chciałbym go przeczytać jako takie słowo prorockie dla naszego zboru. To jest Izajasza 43 rozdziału. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. I kochani, wierzę, że Pan jeszcze mała chwila, Pan uczyni coś nowego. Tam, gdzie może w naszym życiu, czy w Twoim życiu, czy w moim życiu jest pustynia, tam Bóg sprawi, że wypłynie rzeka, zakwitnie krzew na stepie i sprawi, że to, co niemożliwego, stanie się możliwym. Dlatego chciejmy przyjąć to słowo jako od Pana, że Pan Bóg chce, aby w miejscu, tam gdzie jest pustynia, tam popłynęła rzeka i On to uczyni mocą swojego Ducha Świętego. Amen. Niech się tak stanie. A kochani, teraz chciałbym przejść już do zwiastowania Słowa Bożego. Kochani, troszkę mam tego słowa. Jest to słowo, które już się dzieliłem w Skoczowie, w zborze 2 miesiące temu, więc parę osób, które są na tym nabożeństwie, będzie miało przywilej słuchać po raz drugi. Aczkolwiek wiem, że wiele rzeczy Pan jeszcze mi położył na serce, z którymi chciałem się podzielić. I cieszę się, że możemy odczuwać Pana. Amen. Odczuwacie Pana? Ja odczuwam Bożą obecność, a jeśli nawet byś nie odczuwał, to wiesz przez wiarę. Nie choć uczuciami, ale wiesz, że Pan jest i że Pan chce otwierać nasze serca na nowe rzeczy. On ma tyle błogosławieństw wspaniałych. Kiedy uwielbialiśmy Pana w szczególny sposób, tak sobie pomyślałem, jak my tu mamy się dobrze, a jak wiele ludzi nie zna tej słodyczy społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. Tak mi od razu to zostało pokazane. Jak my tu się mamy dobrze, jak możemy się rozkoszować Panem, a jak wiele ludzi nie zna tej rozkoszy, jaką jest rozkoszowanie się Panem, nie zna tej błogości, która wynika ze społeczności z Panem. Chciałbym dzielić się pewnymi przemyśleniami, pewnym słowem, które od pewnego czasu, jak już powiedziałem, 2 miesiące temu się dzieliłem, o tym, że Bóg jest Bogiem przełomów. Że Bóg dokonuje przełomy w naszym życiu. I On pragnie, abyśmy doświadczali przełomu w naszym życiu. Aby nasze życie doznawało przemiany, aby nasze życie się rozwijało i abyśmy lepiej poprzez te przełomy w naszym życiu mogli poznać jeszcze Boga. Wielu, wielu bohaterów Biblii przeżyło przełomy w swoim życiu. Nie czas teraz, żebyśmy wymieniali wszystkich tych bohaterów, ale wielu, wielu z nich przeżyło przełomy w swoim życiu i to w taki sposób, jaki by sobie tego nie wyobrażali może. Może w taki sposób, jaki by sobie nie życzyli niejednokrotnie. Przypominają mi się pewne sytuacje różnych misjonarzy, którzy doświadczali w swoim życiu takich sytuacji, których na pozór można by się wydawać, że Bóg jak gdyby ich zawiódł, Bóg nie działał zgodnie z ich oczekiwaniami, ich marzeniami.
Przypomina mi się jeden misjonarz, który pojechał z żoną swoją gdzieś tam na misję daleko w puszczę czy do dżungli i po 7 latach pracy nie nawrócił się nikt, zmarła jego żona i jego dzieci. I w pierwszym momencie, misjonarz ten, jak możemy sobie wyobrażać, był załamany. Tylko jedno dziecko gdzieś tam się koło niego kręciło i nic więcej, i nikt więcej, żadnych efektów. I zrezygnowany pojechał do domu, do kraju, skąd się wywodził. Ale wiecie, nadszedł przełom dla tych ludzi, dlatego że to małe dziecko, ono kiedy już dorosło, ono było wierzące i przez niego tysiące ludzi się nawróciło. Bóg się przyznał do tej osoby. I chociaż ten misjonarz nie wyobrażał sobie, że w taki sposób nadejdzie przełom dla tych ludzi, że będzie musiał stracić żonę, dzieci, że on niemal wiarę straci, a Bóg jednak w taki sposób dokonał przełomu. Przełomu dla tych ludzi. I tak jak już powiedziałem, że Bóg czyni przełomy w naszym życiu zazwyczaj na pustkowiach, tam gdzie nie ma świateł Jupiterów, tam gdzie jesteśmy osamotnieni, tam gdzie wydaje się nam nieraz, czy jest to właściwa droga, którą idziemy, gdzie zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście, Panie, tak Ty mnie chcesz prowadzić, ale Bóg dokonuje wtedy niesamowitych przełomów. Znamy różnych mężów Bożych, takich jak Mojżesz, który 40 lat był na pustyni i tam przyszedł przełom. Tam w cichości, sam na sam z Bogiem, tam przyszedł przełom w jego życiu. Znamy Pawła, który 14 lat był na pustyni i on, dopóki Pan nie ukształtował go, dopóki nie wziął od Pana pełnego objawienia, nie zaczął służby. Znamy innych mężów Bożych, którzy właśnie w podobny sposób przeżywali przełomy w swoim życiu. I gdy zastanawiamy się, na czym polegają te przełomy, to nieraz właśnie tak jest, że chciałbym o dwóch rzeczach tutaj mówić, a właściwie o trzech. Ale najpierw powiem o tym, w jaki sposób czyni Bóg nowe rzeczy w naszym życiu, w jaki sposób Bóg czyni przełomy w naszym życiu. Zazwyczaj Bóg, żeby nam coś dać lepszego, nowego, coś, co by nas rozwijało, to najpierw musi nam zabrać to, co stare. To, co my uważamy, że jest takim, czujemy się dobrze, takie poczucie bezpieczeństwa mamy w tym. Bóg po prostu zabiera to, abyśmy mogli otrzymać coś nowego. To, co, na czym polegaliśmy, opieraliśmy nasze nadzieje. Wiecie, trudno nam uwierzyć w to, ale chociaż historia Joba była niesamowicie dramatyczna i nikt z nas nie chciałby przeżywać takiej historii, ale my wiemy, że na pewno Job, nie wyobrażał sobie, że poprzez to, że on straci swoją rodzinę, majątek i wszystko, co miał, że będzie miał jeszcze lepiej. A miał lepiej, tak? Mało to, nie tylko, że miał lepiej, ale jeszcze do tego powiedział, że teraz moje oko cię zobaczyło. Nikt nie powiedziałby na początku, że tak będzie, na pewno. Kochani, kiedy patrzymy na Gedeona, kiedy Bóg powołał go, to jest powiedziane, że on miał armię ze sobą, miał wystąpić do walki przeciwko wrogowi. Ale Pan Bóg powiedział, za dużo jest z tobą tego wojska i była tam, prawda, przesiewka. Zostało z nim jeszcze 22 tysiące. Pan Bóg mówi, za dużo jest jeszcze. I tylko ci, którzy pili wodę rękami dwoma, tylko ci zostali wybrani do tej nadchodzącej bitwy. Było ich, jak wiemy, 300 osób tylko. I Bóg musiał mu zabrać to, na czym on polegał, a więc na sile ludzkiej, na armii. Bóg chciał, aby chwała pełna była oddana Bogu poprzez to, że Bóg da zwycięstwo poprzez tak małą garstkę ludzi. Można powiedzieć, ludzi, którzy mieli puste ręce, bo ci, którzy pili z dwoma rękami tą wodę,
to oni mieli po prostu puste ręce, musieli puścić broń, musieli po prostu mieć puste ręce. I Pan Bóg mówi właśnie, że takich ludzi chce użyć, z pustymi rękoma. Przypominają mi się pewne historie osób, które w pewnym momencie życia, i myślę, że ja tak samo mógłbym powiedzieć i wielu z was, albo i wszyscy, kiedy Pan Bóg, gdy coś zabierał, to nie robił to po to, żeby nas z czegoś obrabować, coś nam umniejszyć, ale żeby tak naprawdę nas ubogacić. Pewnego razu siostra Honorata Wąsowska tutaj opowiadała, ja nie słuchałem, tylko moja żona mi to opowiadała, że straciła w wypadku samochodowym samochód. No i w pewnym momencie można powiedzieć, no Panie Boże, ja Ci tu służę, ja się poświęcam, a Ty mi tu taki prezent. Czemuś mnie nie ochronił, nie? Tak się na pierwszy rzut takie rodzi pytanie. Czemuś mnie nie ochronił? No ale co się okazało, że znalazł się jakiś sponsor, który podarował jej Jeepa. Po prostu to było jej właściwie marzenie, żeby właśnie takim autkiem jeździć. Nie? I gdyby nie to, to prawdopodobnie by cały czas jeździła tym takim starszym autkiem. Nie? Także to było takie niesamowite, że Pan Bóg tego użył. Na przykład taka osoba jak Johnny, znamy wszyscy jej historię. My wiemy, że ona straciła zdrowie. I można powiedzieć, no Panie Boże, czemuś ją tak pokarał albo dopuścił, Pan Bóg nie każe w ten sposób, ale dlaczegoś dopuścił do tego, że ona straciła zdrowie. Ale my wiemy, że znamy jej książki, jak wielkim błogosławieństwem ona stała się dla wielu, wielu osób, które podobnej sytuacji jak ona się znajduje, jak wiele osób przyprowadziła do Pana właśnie poprzez jak gdyby to, że ona straciła ten komfort życia, że nie może być w pełni sprawna. Więc przypomina mi się również sytuacja pewnej plantacji bawełny, gdzie pojawił się pewien szkodnik, który zniszczył całą plantację i po prostu można było powiedzieć, że ta korporacja czy to gospodarstwo po prostu musiało przestawić się na inną produkcję, która będzie opłacalna, bo inaczej po prostu no, zbankrutowaliby. Zresztą już byli na schyłku bankructwa. I tak się stało właśnie, że zaczęli coś innego hodować. Znaczy nie hodować, tylko sadzić, siać i ta uprawa przyniosła niesamowite zyski, takie wielkie, że z wdzięczności wybudowali pomnik temu szkodnikowi, żeby po prostu sobie przypominać, że jak Bóg dobry jest, że posłał tego szkodnika. Bo inaczej tkwiliby cały czas w tym samym miejscu i może po prostu by cały czas ponosili straty. A więc jeden ze sposobów, jaki Bóg używa, aby nas obdarować nowymi rzeczami, aby dokonać przełomu w naszym życiu, jest to, że zabiera nam coś, aby w przyszłości obrócić nam to ku dobremu, aby po prostu nasze życie było ubogacone, abyśmy mogli poznać Boga lepiej, abyśmy się mogli rozwinąć. A drugi sposób to jest to, gdy Bóg wypycha nas do działania, pobudza nas do działania. Gdy sam Pan Bóg po prostu pobudza nas do działania. I chciałbym przeczytać odpowiedni fragment z 5 Mojżeszowej, z 32 rozdziału. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadzi go, nie było przy nim obcego Boga. Tu jest mowa o narodzie izraelskim. Że tak Pan Bóg właśnie się troszczy o naród izraelski, jak orzeł troszczy się o swoje młode, orlica właściwie, dlatego że orlica jest tą, która buduje gniazdo i wiecie, ona buduje gniazdo w taki sposób, że ona przynosi gałązki, które mają kolce, ściernia, które są bardzo, bardzo ostre.
niewygodne. Można by powiedzieć, po co takie coś, taki sposób. I później, kiedy już to gniazdo uformuje, wyściela to gniazdo swoimi piórami. Ta warstwa tam, gdzie te młode są, jest bardzo, bardzo wygodna. Cieplutko mają te małe orlątka. Aż przyjdzie czas, kiedy młode dorastają, no i gdzie trzeba po prostu jakoś te młode pobudzić do latania. I co tu zrobić? Orły, małe orły, one jak już troszkę podrosną, to one nie są takie małe. I orlica nie ma szans, żeby ich tam stąd wygoniła. Żeby po prostu wyszły sobie na krawędź gniazda i żeby później ich tam dać im kopa, nie? Nie ma szans. One są za ciężkie, one są za duże. I dlatego ona bierze to, co było takim dla nich miłym, bezpiecznym, czyli te pióra, to wszystko bierze, wyrzuca. I nagle te młode mają dyskomfort. Nie mają gdzie siedzieć i zaczynają się rozglądać za innym miejscem i wychodzą z tego gniazda. I wtedy nadchodzi taki właściwy moment, kiedy ta orlica ich pobudza do lotu i właściwie nie wiem, czy ich popycha, czy nie, ale w każdym razie one mają bodziec, aby zacząć latać. I to jest taki niesamowity obraz, że Pan Bóg zabiera nam nieraz taką, nie wiem, taki komfort, jakieś właśnie poczucie bezpieczeństwa, które jest oparte na naszych może zdolnościach, na naszych siłach, na naszej wiedzy. Po prostu zabiera nam to i my jesteśmy pobudzeni do tego, aby wykonać pewien ruch, krok wiary do pewnych nowych rzeczy, które absolutnie nie znamy, które są po raz pierwszy w naszym życiu. Jesteśmy pobudzeni. I wielu z nas, myślę, unika sytuacji, które zmuszałyby do rozwinięcia naszej wiary, prawda? Bo to wymaga od nas pewnej wiary, pewnego zaufania do nowych rzeczy. I czy żyjemy w miejscu, czy jesteśmy w miejscu, w którym żyjemy sobie beztrosko i wygodnie, czy raczej jesteśmy w miejscu, gdzie po prostu jesteśmy zmuszeni do rozwoju, do przyjmowania nowych wyzwań. Taką historię znam, nie wiem, czy to była prawdziwa, czy nie, ale też ją gdzieś wyczytałem, że był pewien biznesmen w Ameryce, który miał bardzo wiele areału swojego i tam miał swoje rancho i tam po prostu zorganizował jakieś spotkanie dla swoich pracowników. Było ich bardzo dużo i po prostu ten człowiek mówi, że teraz ich zaprosi na swoje rancho, żeby mogli pochodzić z nimi ci współpracownicy. No i w pewnym momencie doszli do pewnego miejsca, to było taki staw czy jeziorko i tam były aligatory, nie? I oni się pytają, a po co tu masz aligatory w ogóle, nie? A on mówi, no bo ja sobie najbardziej w życiu cenię odwagę. Jeżeli znajdę odważnego człowieka, który przepłynie przez to jeziorko, to dam mu nawet połowę majątku. No i po prostu tak wszyscy posłuchali, niesamowite wyzwanie, ale tak no niestety wszyscy powolutku się odwrócili i wracali do miejsca, gdzie mieli swoje spotkanie. Aż tu nagle gdzieś tam z dali rozległ się plusk i nagle słychać, jak ktoś tam przepływa przez to jezioro ledwo, całej siły, z wszystkich sił, jakich mógł poświęcić, po prostu przepłynął na drugi brzeg. Milioner do niego podchodzi i mówi, no jestem gotów ci oddać pół majątku. Jakie masz życzenia, jakie masz pytanie? Co chciałbyś się dowiedzieć? Powiedz, co chcesz? A on mówi, ja mam tylko jedno pytanie. Kto mnie wrzucił do wody?
I po prostu, czy Bóg kiedykolwiek popchnął cię w coś, w co sam nigdy z własnej woli nie wszedłbyś? Ja już miałem wiele takich sytuacji, gdzie wszedłem w rzeczy, które nigdy sam bym nie wszedł. Choćby małżeństwo. Musiałem, że tak powiem, dostać zachęcenia, tak? Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, zachęcenie. Choćby, nie wiem, budowa, kochani, jak gdyby sytuacja mnie zmusiła, ale musiałem dostać jak gdyby takiego kopa w pewnej sytuacji, gdzie dzieci się pojawiły. Pan Bóg był tak szczodry, że dał nam tyle dzieci, że trzeba było myśleć o jakimś mieszkaniu dla nich, jakimś schronieniu. Więc to mnie pobudziło i Pan Bóg dał mi obietnicę i wtedy się tego uchwyciłem, że mamy się budować. Czy wiele, wiele innych sytuacji, jak służba. No ja nigdy bym dzisiaj nie był liderem Nowej Nadziei, gdyby nie został troszkę tak wrobiony w to. I jestem Bogu za to wdzięczny, choć tak jak mówię, jestem cały czas otwarty na Boże prowadzenie, na Jego wolę. Jeszcze taki jeden przykład chciałem powiedzieć o pewnym ojcu i synu, którzy wybrali się na wycieczkę do lasu. Po prostu chcieli sobie pospacerować i tak się zajęli rozmową i tak dalej, przeżywaniem, że po prostu zabłądzili. I w pewnym momencie już szli dosyć długo, doszli do takiego gospodarstwa gdzieś tam za tym lasem, doszli do jakiejś chatki, a ponieważ było już późno, więc chcieli skorzystać z noclegu, no i przyszli do tego gospodarza, ale tak patrzą się tu wszędzie taki bałagan, nieporządek. Później, kiedy się obudzili rano, patrzą, tu tyle mają gospodarstwa, tyle areału, tyle pola, bardzo dużo, a to wszystko leży odłogiem, nie? No i pytają się tego gospodarza, czemu to tak wszystko tutaj zaniedbane leży? A on mówi, a my mamy jedną krówkę, to jest nasza żywicielka, ona nam wystarczy. Tylko tyle i wystarczy nam ta jedna krówka, my jesteśmy zadowoleni, nie będziemy się przejmować, żeby coś inwestować. No więc kiedy się już mieli żegnać, pożegnali się właściwie, ale ten ojciec powiedział do tego syna, widzisz tamtą krówkę, która się tam pasie na skraju tej przepaści, idź ją, popchaj ją tam do tej przepaści. No i on to zrobił, nie? No i krowa oczywiście się zabiła. Oni poszli, nie przyznali się do tego oczywiście. A ten ojciec po jakimś czasie, po 5 latach chyba umarł, a ten syn miał wyrzuty sumienia, że temu gospodarzowi jedyną żywicielkę pozbawił życia. No i postanowił, że pójdzie do tego gospodarza i że wyzna, co było, przyzna się do błędu. Trochę go sumienie dręczyło. No ale co się okazało, że jak on przyszedł do tego gospodarstwa, patrzy się, a nie mógł oczom swoim uwierzyć, bo nie mógł poznać w ogóle, czy to jest to gospodarstwo, dlatego że wszędzie po prostu wszystko było nowe, wspaniały dom, wspaniałe maszyny, gospodarstwo tętniło życiem, wszystkie areały były uprawiane i tak dalej i mówi, co się stało, nie? A on mówi, no właśnie jak nam ta krówka padła, to musieliśmy się przestawić, musieliśmy się wziąć do roboty inaczej. I kochani, to był taki bodziec do tego, że ich życie się zupełnie zmieniło. Poprzez to, że po prostu coś stracili, to sprawiło, że po prostu oni zaczęli myśleć inaczej i szukać Bożego prowadzenia w tym wszystkim. My wiemy, że pierwsi chrześcijanie, kiedy byli w Jerozolimie, oni się tak dobrze czuli,
Ale Pan Bóg chciał inaczej. On chciał, żeby ich użyć. Bardziej więc spowodował, że było prześladowanie i to zmusiło ich do tego, że oni się rozwinęli. To prześladowanie, te trudności sprawiły, że oni się rozwinęli. I dlatego powiedziałem o tych dwóch rzeczach, że Pan Bóg, kiedy chce, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy doznawali przełomu w naszym życiu, nieraz zabiera nam coś, co nam się wydaje, że jest dobre, właściwe i po prostu sprawia, że daje nam coś innego. Może to jest nie od razu, bo Bóg ma swój zegar, swój czas, ale po czasie się okazuje, że to, co On nam, do czego dopuścił, to było korzystne. A po drugie, pobudza nas poprzez często sytuacje, ale też i poprzez innych ludzi do jakichś działań. Także bracia i siostry, jeśli jesteś pobudzany przez kogoś, zachęcany, ktoś cię zachęca do czegoś, to potraktuj to również jako możliwy głos Boży, że jest to może akurat Boże właśnie Boży głos w tej sprawie. Dlatego chcielibyśmy być otwarci na właśnie coś takiego. I tak jak już powiedziałem, co innego jest, gdy stoimy przed pewnymi gotowymi decyzjami czy faktami, do których nas Bóg właśnie przygotował. Czy właśnie, nie wiem, sytuacje, jakie napotykamy w życiu, po prostu wymuszają na nas zająć pewną postawę. Co innego jest, gdy mamy gotowe pewne rozwiązania czy podpowiedzi i naszą decyzją jest tylko wtedy powiedzieć tak lub nie. Ale co innego jest jeszcze, gdy nie wiemy, co robić w naszym życiu, aby doświadczyć przełomu, rozwoju, zmiany. Wtedy właśnie to jest jak gdyby ta trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy nie wiemy, co zrobić, aby w naszym życiu były przemiany. Nie widzę żadnych jakichś takich konkretnych faktów, sytuacji, gdzie muszę po prostu podjąć jakąś decyzję, ale wiem, że potrzebuję zmiany w moim życiu. Więc co wtedy zrobić? W jaki sposób nas Bóg prowadzi wtedy? Kochani, wtedy nam nic nie pozostaje, jak polegać na Bożych obietnicach. Nic nam nie pozostaje, jak polegać na Bożych obietnicach. Mamy w Bożym Słowie tak wiele Bożych obietnic. Psalmista powiada, że obietnica Twoja mnie ożywia. Czyli inaczej mówiąc, pomaga mi przejść przez daną sytuację. Pewien teolog niemiecki był duszpasterzem, on żył do 45 roku, był duszpasterzem w Berlinie, później w Londynie i on tam się sprzeciwiał właśnie temu narodowemu socjalizmowi za Hitlera. I kiedy wojna wybuchła, akurat był w Ameryce, ale wrócił do Niemiec, aby wzywać naród do pokuty, aby się odwrócili od tego, co Hitler prezentował. I oczywiście on był świadomy tego, że go uwięzią, że go po prostu mogą zabić, więc tak też się stało i czekał na pewną śmierć. I on powiedział coś takiego właściwie rzeczywiście 5 kwietnia w 1945 roku na osobiste polecenie Hitlera został stracony, ale czyli miesiąc przed zakończeniem wojny. I to był taki mąż Boży, który puszczał takie liściki, takie grypsy przez strażników i właśnie dużo takich tych liścików się zachowało. I w jednym z tych grypsów było takie jego wyznanie, że nie wszystkie nasze życzenia wypełnia Bóg, ale wypełnia wszystkie swoje obietnice. I to było takie niesamowite, dlatego że on był świadomy śmierci. I on również polegał na obietnicy Pana, że jeśli go zabiją, to on będzie u Pana. I to mu pozwalało przejść przez tą sytuację i nie odszedł od Pana. I właśnie gdy nie mamy wyraźnego światła w naszym życiu, potrzebujemy niezachwiannie
trzymać się Bożych obietnic. Gdy nie mamy wyraźnego światła, potrzebujemy trzymać się Bożych obietnic, tych, których znamy w Bożym Słowie. Jan Chrzciciel był w takiej trudnej sytuacji, gdzie jego serce owładnęło zwątpienie i on wiedział, gdzie z tym zwątpieniem ma się udać. Udał się do Pana Jezusa Chrystusa. I co usłyszał? Co mu Pan Jezus powiedział? Jan Chrzciciel się pytał, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść? Zwątpienie. Myślę, że zwątpienia mogą przychodzić do naszego życia, ale wtedy musimy wiedzieć, gdzie się udawać z tym zwątpieniem. Właśnie do Pana Jezusa. A On da właściwą odpowiedź. I Pan Jezus nie mówił, tak, ja jestem tym, który miał przyjść. Bądź pewny, że to jestem ja. Nie. Pan Jezus wskazał mu na proroctwo Izajasza. Co mu powiedział? Że głusi słyszą, ślepi widzą, ubogim zwiastowana jest dobra nowina. To jest to proroctwo, które było, ta obietnica, która dotyczyła przyjścia Mesjasza Jezusa Chrystusa. I wiecie, ta obietnica mu wystarczyła. Ta obietnica mu wystarczyła i to mu pomogło. I chociaż został ścięty, jednak ta obietnica mu wystarczyła i zadowoliła go. I przełomem w życiu Jana Chrzciciela było to, że jego chwilowa chwiejność została usunięta. To był przełom dla niego. Po prostu ta obietnica, którą usłyszał. Dlatego my się musimy trzymać Bożych obietnic. Czym jest Boża obietnica? Taka według definicji słownikowej, obietnica to wiążące przyrzeczenie dotyczące postępowania i zachowania w przyszłości. Wiążące przyrzeczenie dotyczące postępowania i zachowania w przyszłości. Wiecie, przed nami są wybory. Na każdych wyborach ci, którzy kandydują, wiele, wiele obietnic dają, prawda? Po to, żeby sobie zyskać wyborców. Więc my wiemy, jak to jest później z dotrzymywaniem tych obietnic, ale Bóg jest inny. On jest suwerenny, On jest niezależny od nikogo i te obietnice, które On daje, te spełnia. On nie jest tak jak ci, którzy obiecują, ale Bóg, który obiecuje, On ich spełnia. Tak jak jedna pieśń mówi, Bóg obietnice swe spełni, wieczne i pewne są. Jezus potwierdził je w pełni swoją przelaną krwią, tak? Świętą krwią. Mamy tak wiele obietnic, których musimy się trzymać. I jedne są obietnice bezwarunkowe, a inne są warunkowe. Większość obietnic jest warunkowych, jest jakiś warunek, ale są i takie, które są bezwarunkowe. Jedna z takich obietnic bezwarunkowych jest napisana w pierwszym liście do Koryntian. Chciałbym przeczytać taką obietnicę, którą możemy się zawsze trzymać, niezależnie od sytuacji, niezależnie od naszego stanu, w którym się znajdujemy. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Tutaj nie ma jakiegoś warunku z naszej strony. Bóg tylko obiecuje. Bóg mówi, że On nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Jest to obietnica bezwarunkowa. Ale jest wiele obietnic i jest wiele, wiele innych obietnic bezwarunkowych, które nie są w ogóle od nas zależne. Ale są, chciałbym mówić o tych warunkowych obietnicach. Właśnie wiele Bożych błogosławień z przełomu w życiu możemy doświadczyć, jeżeli spełniamy te Boże warunki. Jeżeli nie spełniamy, no to ich nie doświadczamy. Na przykład proście, a będzie wam dane. Tak? Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. To jest typowa obietnica uwarunkowana. I ja bym tylko chciał taką jedną obietnicę jak gdyby tutaj przedstawić, którą Bóg daje nam. I jeżeli teraz może przeżywasz taki czas, gdzie po prostu chciałbyś doświadczyć przełomu w swoim życiu, w tej dziedzinie, to chciałbym, abyś teraz w tej obietnicy się uchwycił.
Jest ona zapisana w liście Jakuba 4:7-8. I tam jest słowo skierowane do ludzi wierzących. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest jedna z obietnic. Warunek jest, aby się poddać Bogu. A wtedy możemy się przeciwstawić diabłu, a diabeł ucieknie od nas. I to jest obietnica warunkowa. Następna w 8 wierszu jest zawarta. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Też jest obietnica niesamowita. Może przeżywasz w swoim życiu taką pustynię, kiedy nie czujesz Pana Boga, nie doświadczasz takiej bliskiej realności, a chciałbyś Pana Boga więcej przeżywać, mieć taką z Nim naprawdę bliską relację, żeby nie być człowiekiem religijnym, ale żeby mieć żywą relację, taką naprawdę żywą, bliską. I kochani, zbliżenie się do Boga, a Bóg zbliży się do nas, tu jest warunek. Psalmista mówi, że nie ma nic lepszego, jak być blisko Boga. Nie ma nic lepszego, jak przeżywać taką bliskość Bożą, bo to jest coś, co nas przeprowadza przez wszystkie sytuacje naszego życia. Nie ma nic lepszego, jak świadomość tego, że Bóg jest z nami, że Bóg jest ze mną, że mam taką bliską więź z Nim. Nie ma nic lepszego. Psalmista mówi, nie ma nic lepszego, jak być blisko Boga. Żadne bogactwo, nic. To, co ludzie tego świata mają, nie może dorównać temu, co mamy my jako ludzie wierzący, mając Pana, mając Jego relacje z Nim. I wiele właśnie sytuacji może przeżywamy, takich, które może nie chcielibyśmy przeżywać, bo one wynikają z tego, że nie mamy takiej relacji z Panem, takiej bliskiej relacji z naszym Panem. I może ciągle przeżywamy te same problemy, te same sytuacje, bo po prostu nie ma przełomu w naszym życiu, bo po prostu brakuje nam odebrania zwycięstwa właśnie poprzez to, że ta Boża obietnica się zrealizuje w moim życiu, w naszym życiu. Kiedy mówimy o zbliżeniu się do Boga, to myślę, że tak samo tutaj jest pewny warunek, że my po prostu nie możemy tak sobie przyjść do Pana Boga i mieć po prostu z Nim relacje. Chociaż wiemy, że ta droga została otwarta, ale my wiemy, że w Starym Testamencie kapłan nie mógł wejść do miejsca najświętszego tak sobie. On musiał tam wejść z krwią, inaczej on by zginął od razu. I tak samo Boże Słowo nam mówi w Hebrajczyków, że Pan Jezus poprzez swoją śmierć otworzył nam drogę nową, żywą, abyśmy mogli wejść do miejsca najświętszego, do świątyni, jak Boże Słowo mówi. A więc przez Pana Jezusa, przez Jego krew możemy przychodzić do naszego Boga i to jest ten warunek, abyśmy po prostu mogli oglądać Boga, tak jak Boże Słowo mówi, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Kiedy czytam Stary Testament, już w Starym Testamencie Pan Bóg również mówił o pewnych warunkach, kiedy człowiek może przyjść do Boga i kiedy Pan Bóg zaprasza człowieka, to mówi do niego, niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępstwa se zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. I Boże Słowo mówi, gdyż Bóg jest chętny w odpuszczaniu, wybacza nasze winy, gdy widzi w nas właściwą reakcję. I tą reakcją to właśnie musi być uznanie naszej winy, tego, że żeśmy się oddalili od Boga. Szczery żar, odwrócenie się od tej postawy i zwrócenie się ku Bogu, oddanie Mu również swojego całego życia. Patrzymy to w relacji syna marnotrawnego, który wraca do ojca, kiedy ojciec z wyciągniętymi ramionami czeka na powrót swojego syna i gdy tylko z daleka go ujrzał, wybiegł mu naprzeciw. To jest niesamowity obraz, jak Bóg czeka na nas, na każdego człowieka, który jest gdzieś tam dalej od Niego, daleko od Niego. I kiedy patrzymy się na Zacheusza, widzimy również w nim człowieka, który przeżył w swoim sercu
przemianę, pragnienie bycia blisko. To spowodowało, że on poszedł na drzewo i tam chciał zobaczyć Jezusa Chrystusa. Wiecie, Jezus nie mógł przejść tak obojętnie wobec Zacheusza, dlatego że on znał jego serce, on wiedział, co w nim jest. On musiał odpowiedzieć, zejdź szybko, gdyż dziś stało się zbawienie ciebie i twojego domu. On wiedział, że to serce już było pełne pokuty, pełne oczekiwania Boga, szukania Boga i że on pragnął się odwrócić. Zresztą on sam to wyznał, że gotów jestem połowę majątku oddać. A więc nie tylko refleksja, nie tylko uznanie swojej winy, ale również pewne czyny, które był gotów, żeby zrobić. Pan Bóg to, Jezus to zobaczył i właściwie nie było człowieka, którego by nie zauważył. Uważył Pan Jezus takiego, którego sercu było pragnienie podobania się Bogu. Takim następnym człowiekiem był na przykład Natanael, kiedy Pan Jezus przechodził, oto Filip podszedł do Natanaela i powiedział, że znaleźliśmy Mesjasza z Nazaretu, a on mówi, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Taki był bardzo szczery. Bo wiedział, że w Nazarecie to była taka wioska niezaciekawa i nic tam nie było ciekawego i nic dobrego rzeczywiście. Ale Pan Jezus tam był, kiedy wrócił z Egiptu, był w Nazarecie. I co chciałem powiedzieć, że tutaj, kiedy Pan Jezus przechodził, Pan Jezus mówi o Natanaelu w ten sposób. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Przejrzał go, a nawet jeszcze z nim nawet nie porozmawiał, a już wszystko wiedział o nim, tak? Natanael mówi, skąd ty mnie znasz? A Pan Jezus mówi, zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Co on tam robił pod tym drzewem figowym? My wiemy, że ci, którzy byli pod drzewem figowym, oni mieli taki zwyczaj, to był taki szczególny rodzaj pobożności Żydów, kiedy oni po prostu mieli tam swoje medytacje z Bogiem, kiedy oni mogli mieć taką społeczność z Bogiem, jakby to powiedzieć w naszym języku. I Pan Jezus wiedział, że Filip był szczerym człowiekiem, pragnącym Boga i on poznał od razu i powiedział mu, oto człowiek, którym nie ma fałszu. I on został pozyskany w ten sposób, dlatego że on widział, że on pragnie się zbliżyć do Boga. Bóg, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie, takie słowo znamy, prawda? Bóg, który widzi w ukryciu. I Bóg widzi również zmagania może twoje i moje, bo nieraz musimy wołać, Panie, Ty widzisz, w tym uchybiłem. I Pan jest niesamowicie litościwy i łaskawy, prawda? Kiedy my przychodzimy do Niego, kiedy możemy się zbliżać i wiemy, że tylko przez krew Jezusa Chrystusa, nie poprzez jakieś dobre uczynki, ale przez krew Jezusa, przez wyznanie naszych win możemy odebrać na nowo tą bliskość, relację i nie ma tej przegrody. Ale kochani, jeszcze jest takie inne miejsce, na przykład Niniwa, gdzie Pan Bóg zmienił wyrok, bo widział ich reakcję, tak? I po prostu niesamowicie Pan Bóg zadziałał. Ale taki najbardziej wymowny fragment, który znalazłem, który właściwie się mi tak otworzył, to był z Sędziów. Przeczytajmy fragment 10 rozdziału Księgi Sędziów. Kiedy jest tam pokazane, jak niesamowicie Pan Bóg reaguje na to, kiedy ludzie po prostu pragną zwracać się do Boga, powracać do Boga, w jaki sposób On reaguje. No niesamowity sposób. Pokazało mi to naturę i charakter Boga, jaki On jest. Naród izraelski po prostu w czasach sędziów, on tak odstępował i przystępował do Boga. Jak mieli źle, to szukali Boga. Jak mieli dobrze, odchodzili od Boga. I tak, taka huśtawka, prawda? Znamy to. Gdy synowie izraelscy wołali wtedy do Pana, mówiąc, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, iż opuściliśmy swego Boga, a służyliśmy Baalom, i rzekł Pan do synów izraelskich, czy nie jest tak, że ilekroć gnębili was Egipcjanie, Amoryjczycy, Amonici, i Filistyni, i Sydończycy, i Amalekici, i Moanici, a wy wołaliście do mnie, ja wybawiałem was z ich rąk. Wy jednak opuściliście mnie i służyliście innym Bogom. Dlatego nie będę was
już nadal wybawiał. Oj, bardzo mocne słowo, prawda? Już jak gdyby się uprzykrzyli Panu Bogu i powiedział dosyć, za dużo. Miarka się przelała. Przebrała się miarka. I teraz mówi, idźcie, wołajcie do bogów, których sobie obraliście, niech was oni wybawią w czasie waszego ucisku. I teraz posłuchajmy, co tam jest powiedziane, jak Izraelici mówią i jaka jest reakcja Boga. No niesamowita. I rzekli synowie izraelscy do Pana, zgrzeszyliśmy, uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj. Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. Pomimo tego, że Pan Bóg powiedział, że już ich nie wybawi, oni jednak się zreflektowali i zaczęli służyć Bogu. Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela. Niesamowite słowo. Pan się zniecierpliwił niedolą Izraela. Kiedy widział to pragnienie w sercu człowieka, Pan się zniecierpliwił. I później już jest następny rozdział, kiedy powołany został Jefta i Bóg ich wybawił na wiele, wiele lat. Popatrzcie, drodzy, jak Bóg jest niesamowity, że Bóg się zniecierpliwia, kiedy widzi naszą niedolę, ale kiedy widzi też właściwą naszą postawę. Wiecie, niektórzy czasami spotykam się, dlatego że pracujemy wśród osób uzależnionych, nieraz takie są nawet smutne sytuacje, dlatego że wiele osób przyjeżdża i niektórzy z nich po prostu przez lata borykają się z paleniem papierosów, czy nawet no, mają ciągle upadki, piją. I są takie osoby, które po 5 lat już jest nawet po chrzcie, ale gdzieś ciągle papierosy, głównie papierosy. Wiecie, zrozumiałem, że naprawdę ci ludzie po prostu nie przeżyli w swoim życiu tego przełomu. Przełomu odwrócenia się od grzechu, takiego szczerego odwrócenia się od grzechu, szczerej pokuty i takiego szczerego oddania się Bogu. Dlatego, że Bóg pragnie, aby nasze stare życie się zakończyło i żebyśmy służyli już jako nowi ludzie Panu. Amen. Abyśmy służyli Bogu. Nie z jakimiś tam uzależnieniami i tak dalej, ale Bóg chce po prostu odciąć nas od tej przeszłości. Dlatego ja tak uważam, gdy tak rozmawiałem z tymi ludźmi, to widzę, że ci ludzie naprawdę nie chcą się tego pozbyć. Niby walczą, ale tak naprawdę nie znienawidzili tego, co ich wiązało. A więc kochani, Bóg dokonuje przełomu w naszym życiu, stawiając nas przed gotowymi decyzjami, faktami, do których nas przygotował przez właśnie to, że coś straciliśmy i jak gdyby po czasie jednak okazuje się, że Pan Bóg daje nam nowe, lepsze rzeczy, albo nas wypycha do działania poprzez okoliczności trudne, poprzez zachęcanie innych ludzi. Natomiast gdy nie wiemy, co czynić, to Bóg dokonuje przełomu wtedy, kiedy się uchwycimy Bożych obietnic, kiedy spełniamy te warunki, które Pan Bóg stawia przed nami. I myślę, że nie ma, Bóg nie idzie na jakieś skróty, że jeśli Bóg powiedział, że mamy się na przykład odwrócić od jakiegoś grzechu czy czegoś tam, to Pan Bóg nie powie, no dobra, jakoś to będzie. Bóg po prostu stawia pewne warunki. Czy jeżeli mówi, żebyś był wytrwały, żebyś się modlił, żebyś był wytrwały, żebyś nie rezygnował, to po prostu Bóg z tego też nie zrezygnuje. Bóg nie może iść na kompromis żaden. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. To jest niesamowita obietnica. Zresztą czytaliśmy te wszystkie przykłady o tym, że Bóg zniecierpliwił się, nawet pomimo tego, że zapowiedział, że już ich więcej nie będzie wybawiał. Popatrzcie, jak jego serce, można powiedzieć, zmiękło. Serce Boga, niesamowicie. Jak po prostu nawet wiemy o Hiskiaszu, który też powiedział Pan Bóg, że już jego życie się zakończy. Ale kiedy widział jego postawę, jego serce zostało jak gdyby, no miłosierdzie wzięło górę niż sąd, tak? Bo Pan Bóg powiedział, że miłosierdzie zawsze idzie, góruje nad sądem. Także niesamowitego mamy Boga, kiedy uchwycimy się Bożych obietnic, czy to odnośnie zbliżenia się do Niego, aby On się mógł do nas zbliżyć, to chciejmy spełniać te warunki, które On stawia przed nami, czy jakiekolwiek inne obietnice, które On nam daje,
A On obietnicę spełnia. To nie jest tak jak my, ludzie, często dajemy jakieś tam obietnice komuś, a później nie dotrzymujemy tych obietnic. Dlatego tym słowem chciałem się podzielić i zachęcić, żeby oczekiwać na Boga, który dokonuje przełomu w naszym życiu, który może teraz przeżywać sytuację, gdzie znajduje się w miejscu i zastanawiasz się, Boże, czy to jest to miejsce, którym chcesz, żebym był, kiedy widzę, że jakieś niepowodzenia, przecież Ci służę, przecież staram się, przecież modlę się i tak dalej, szukam Twojego oblicza, a mimo to są sytuacje, które jak gdyby z ludzkiego punktu widzenia zupełnie nie odpowiadają. Kochany, wiedz, że Bóg ma w tym cel i Bóg przeprowadzi Cię po to, aby Ci objawić coś wspanialszego, dać Ci coś większego, bardziej błogosławionego i żeby On rozwinął Twoją wiarę i żebyś poznał Boga bardziej. Także niech to słowo towarzyszy naszemu życiu, żebyśmy oczekiwali na Boga, który jest Bogiem przełomów i byli otwarci na to, że być może On nas pobudza do nowych rzeczy, wypycha nas jak ta orlica, te młode, a później nie zostawia ich, bo tak jak wiemy, że orlica nawet podlatuje pod te młode i bierze je na skrzydła. Takim jest nasz Bóg, który się o nas troszczy i wie, jaką drogą nas ma prowadzić i wierzę, że... A jeśli nie wiesz, co masz czynić, to po prostu ufaj Bożym obietnicom. To jest pewne, dlatego że Bóg dotrzymuje swoje słowo. Niech nas Pan błogosławi.